Cześć, witajcie. Zapraszam Was na krótką recenzję Xiaomi 13, bo akurat przypadkowo smartfon ten trafił właśnie do globalnej dystrybucji. Mogłem się z nim zapoznać na parę dni przed premierą, zatem dziś już mogę Wam o nim co nieco opowiedzieć. To zaczynamy. Na początek rzut oka do wnętrza pudełka. Poza samym ekologicznie, bez folii zapakowanym smartfonem, w pudełku znajdziemy silikonowy pokrowiec, przewód USB i ładowarkę o mocy 67 W. Tak, kochani, ładowarka jest w zestawie, pokrowiec również. Bardzo fajnie, że dali pokrowiec, a na front do tego jeszcze nałożyli folię ochronną. Ta folia dosyć szybko się rysuje, ale w połączeniu z pokrowcem zapewni nam, przynajmniej w początkowym okresie eksploatacji telefonu, jakąś tam ochronę. Wiadomo, folia się porysuje, pokrowiec żółknie, ale te pierwsze kilka miesięcy jakoś opękamy tymi fabrycznymi akcesoriami. Pora rzucić okiem na obudowę telefonu. Rzecz jest niebrzydka. Szklane, lekko zaprąglone plecki, metalowa, płasko ścięta ramka, no i płaski wyświetlacz. Rzeczony wyświetlacz ma przekątną 6,36 cala, rozdzielczość Full HD i 120 Hz odświeżenie. Jak widzicie, ma też trochę zaokrąglone narożniki, w miarę równą, symetryczną rameczkę, no i oczywiście otworek na aparat do selfie. Wyświetlacz, co też bardzo mocno podkreśla producent, cechuje się wysoką jasnością. 1200 nitów jasności typowej, szczytowo do 1900. No i super, ale najważniejsze jest to, że po prostu on w słoneczne dni naprawdę świetnie się sprawdza. Telefon daje się obsługiwać nawet, kiedy promienie słoneczne padają wprost na ekran. Ekran mimo tego pozostaje czytelny, kolory są bardzo fajne i pod adresem wyświetlacza praktycznie żadnych zastrzeżeń nie mam. Minimalna jasność schodzi dosyć nisko, jest oczywiście ochrona wzroku, jest oczywiście możliwość dostosowywania balansu kolorów do naszych upodobań, jest też oczywiście dobrze działająca automatyczna regulacja jasności, a i częstotliwość odświeżania również możemy zautomatyzować, ustawić sobie po prostu dynamicznie i wtedy telefon za nas zadecyduje, jak szybko odświeżać obraz na ekranie. Co najważniejsze, ekran nie migocze, nie wali po oczach, a kolory, no cóż, jeżeli ktoś nie lubi intensywnych, może sobie troszeczkę je przytłumić. Ja zostawiłem intensywne, po prostu telefon dzięki temu efektowniej się prezentuje. Skoro obraz jest fajny, no to i dźwięk powinien również być fajny. No i spoko, mamy tu głośniki stereo. Brzmią nawet całkiem czysto i nawet dosyć donośnie. Nie jest to idealnie symetryczne stereo, bo jak zauważycie, patrząc na spód oraz na górę smartfonu, wyloty głośników nie są w tym samym miejscu i nie są tej samej wielkości, więc należy domniemywać, że głośniki również nie są też tych samych gabarytów. W każdym razie, stereo jest nie do końca równe, ale brzmienie tego smartfona można ocenić naprawdę pozytywnie. Jest po prostu niezłe, a na pewno zdecydowanie lepsze niż w przypadku smartfonów wyposażonych w pojedynczy głośnik multimedialny. A jak wygląda jakość połączeń? Całkiem dobrze, aczkolwiek specyfika konstrukcji tego głośnika słuchawkowego sprawia, że sporo dźwięku wydostaje się na zewnątrz, kiedy rozmawiamy. No i aby prowadzić rozmowę we w miarę dyskretny sposób, należy albo przyciszyć głośność telefonu, albo korzystać ze słuchaweczek. To nie jest specyfika tylko tego modelu, bardzo wiele smartfonów obecnie ma z tym problem. Ja na to zwracam uwagę, bowiem uważam, że dla wielu z Was może to być istotne, a zauważyłem, że mało kto o tym w ogóle wspomina. Jeżeli chodzi o czysto komunikacyjną stronę tego telefonu, no to w zasadzie niczego nam nie brak i wszystko działa tak jak należy. Warto dodać, że oczywiście mamy tutaj dual SIM, mamy możliwość korzystania z kart eSIM, natomiast niestety nie rozbudujemy pamięci za pomocą karty microSD. Jak widzicie, jest też korektor dźwięku, jest Dolby Atmos, są predefiniowane ustawienia, można sobie wprowadzić własne ustawienia dźwięku. Jeżeli chodzi o stronę multimedialną, jest naprawdę dobrze, bo po pierwsze fajny wyświetlacz, po drugie całkiem przyzwoite głośniki, po trzecie niezły dźwięk, jeżeli korzystamy ze słuchawek. Wszystko to razem tworzy bardzo fajną całość. Jeżeli chodzi o jakość wykonania, kompletnie żadnych zastrzeżeń mieć tu nie mogę. Warto podkreślić, że wreszcie we flagowym Xiaomi doczekaliśmy się porządnej szczelności. Mamy tutaj IP68.
przyciski działają i są rozmieszczone tak jak należy. Pozostałe elementy również z małym może wyjąteczkiem w postaci czytnika linii papilarnych. Sam czytnik działa bardzo dobrze, jest szybki, jest niezawodny, natomiast moim zdaniem mógłby być odrobinę wyżej. Natomiast warto zauważyć również, że smartfon ten jest stosunkowo niewielki. Nie wiem, czy odważą się nazwać go kompaktowym, niemniej jak na obecnego flagowca można go uznać za całkiem zwarty, całkiem poręczny sprzęt. Trzynastka Xiaomi jest nie tylko poręczna i zgrabna, ale też i mocarna. Snapdragon 8 drugiej generacji, do tego 12 GB RAM-u plus jeszcze 7 wirtualnego maksymalnie możemy sobie dorzucić. Do tego pamięć 256 GB, ale tak jak już wspominałem, bez możliwości jej powiększenia. Wszystko to razem działa naprawdę bardzo płynnie i gracze moim zdaniem będą w pełni usatysfakcjonowani mocą tego smartfonu. Natomiast niestety w stres testach zauważyłem dosyć wyraźny throttling. Co więcej, Xiaomi nie dopuściło kilku benchmarkowych aplikacji w ogóle do uruchomienia. Ciuś, 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 Xiaomi, nieładnie. Ale te, które się dało odpalić, wykazywały, że jednak ten spadek wydajności wraz z rozgrzewaniem się telefonu jakiś tam jest. Nie jest on jakiś strasznie duży. Natomiast warto pamiętać, że on się pojawia. Zatem przy długich sesjach growych być może coś tam poczujecie, ale wiecie, ten telefon ma taki nadmiar wydajności, że spokojnie nawet w najmocniejsze gry możecie go dosyć długo upalać i nic złego raczej nie poczujecie, natomiast poczujecie trochę ciepełka. Nie jest to temperatura bardzo dokuczliwa, natomiast czujemy, że smartfon zrobił się ciepławy. W praktyce, tak jak sobie zmierzyłem termowizją, mniej więcej tak w okolice 40 stopni ten telefon się nagrzewa, więc pod względem wydajności muszę ten smartfon ocenić raczej pozytywnie. To naprawdę mocna rzecz. Na temat występującego tutaj interfejsu MIUI, akurat w wersji 14 w tym przypadku, mówiłem już wiele razy. Ten interfejs z generacji na generację zawiera tam pewne ulepszenia, ale te ogólne cechy pozostają niezmienne. Czyli możemy sobie używać interfejsu w formie tradycyjnej z zasobnikiem albo w formie płaskiej. Mamy oczywiście tryb ciemny, mamy wszystkie popularne gesty w tym interfejsie. Mam wrażenie, że producent o niczym tutaj nie zapomniał. Interfejs da się lubić, przesiadka na niego, nawet jeżeli ktoś wcześniej z MIUI nie miał do czynienia, nie jest w jakiś sposób bolesna, bo tutaj jakichś cudów, wygibasów, niespodzianek nie ma. Jest dosyć sporo opcji personalizacyjnych. No i nie możemy zapomnieć, że Xiaomi preinstaluje trochę aplikacji. Na szczęście te, których nie potrzebujemy, możemy sobie usunąć, a warto też zauważyć, że spora część z tego, co Xiaomi nam proponuje, to i tak są aplikacje, które wielu z nas pobiera, więc ja bym nie dramatyzował, natomiast trzeba zaznaczyć, że nie jest to nakładka z tych najskromniejszych. Jak widzicie, są też fajne widżety, no i bajerek w postaci nadajnika podczerwieni, czyli pilota, którym możemy sobie sterować naszymi domowymi sprzętami, które oczywiście obsługiwane są za pomocą zdalnego sterowania na podczerwień. Jest do tego preinstalowana aplikacja Mi Pilot, współpracuje z wieloma urządzeniami, to już też parę razy Wam opowiadałem w poprzednich recenzjach. Trzeba mieć naprawdę spory niefart, żeby za pomocą tego pilota nie dało się obsługiwać urządzeń, które mamy w domu. A jak wygląda akumulator tego smartfona? No cóż, smartfon jest nieduży, więc akumulator też nie należy do największych. Pojemność 4,5 tysiąca mAh. Do tego, tak jak wspomniałem, 67-watowe ładowanie i ładowarka w komplecie. Brawo! Do tego jeszcze szybkie, bo 50-watowe ładowanie indukcyjne, bezprzewodowe i ładowanie zwrotne, ale wiadomo, to jest najwolniejsze z małą mocą. Niemniej, jakiś smartwatch czy słuchawyczki sobie od tego telefonu spokojnie możemy doładować, a nawet w skrajnym wypadku doładujemy od niego drugi smartfon. Da się, tylko będzie to po prostu trwało całą noc. A skoro już mówię o trwaniu, to ile trwa naładowanie tego telefonu? Słuchajcie, w praktyce w granicach pół godziny to się mieści. Nie jest to oczywiście najszybsze ładowanie na rynku, ale najwolniejsze też nie może być. Podobnie oceniam czas działania tego telefonu. Nie jest to rewelacja, ale źle też nie jest. Dwa dni spokojnie ten smartfon popracuje, oczywiście pod warunkiem, że nie będziecie go za na to obciążać. I cóż, teraz parę słów na temat fotografii. Logo Leica. Fotograficznej legendy. Czy jakość zdjęć z tego aparatu będzie legendarna? No cóż, zdjęcia są rzeczywiście dobre. Główny 54-megapikselowy aparat robi świetne zdjęcia w dzień i całkiem dobre w nocy, aczkolwiek w przypadku zdjęć po zmroku zdecydowanie zalecam użycie trybu nocnego. Tryb nocny naprawdę robi tutaj robotę. W fotografii miejskiej sprawuje się genialnie. Przy całkowitej ciemności też da fajne efekty. Co prawda wtedy tracimy trochę ten klimat nocy, bo zdjęcie zaczyna wyglądać trochę jak robione pod wieczór
czy tam przy zachodzie słońca. Niemniej trzeba podkreślić, że detale i kolory są oddawane całkiem dobrze. Bez trybu nocnego, no cóż, jakość tych zdjęć robi się troszeczkę przeciętniejsza. Źle nie jest, ale według mnie szału nie ma. Lepiej robić z trybem nocnym. Jeżeli chodzi o aparat szerokokątny, który ma 12 megapikseli, widać wyraźną przepaść pomiędzy aparatem głównym a tym szerokokątnym. Zdjęcia i w dzień są mniej szczegółowe i te kolory się różnią. W nocy to już w ogóle jest po prostu przepaść. Zatem proponuję, używajcie przede wszystkim aparatu głównego, a szerokokątnego tylko wtedy, kiedy jest to po prostu niezbędne. Podobnie z aparatem wyposażonym w teleobiektyw. Trzeci aparat ma z kolei, moi drodzy, 10 megapikseli i daje przybliżenie bezstratne 3,2 razy, czyli całkiem przyzwoite. Zdjęcia nawet na automacie z proponowanymi przybliżeniami 2 razy i 3,2 razy są naprawdę dobrej jakości i nie ma się do czego czepiać. Ogólnie ze zdjęć jestem zadowolony. Jedyny mankament, na jaki zwróciłbym uwagę, to odwzorowanie kolorów, czyli to, co najczęściej się zdarza w układach wieloobiektywowych. Co obiektyw, to inaczej oddaje barwy. Warto jeszcze dodać, że w menu macie dwa tryby fotografii. Odlajki, naturalny albo z intensywniejszymi kolorami. Smartfon ten robi też bardzo fajne portrety. Mamy całkiem sporo różnych filtrów, mamy oczywiście możliwość regulacji intensywności rozmycia tła, a do tego mamy jeszcze prawdopodobnie tutaj Leica w tym maczała palce, mamy też możliwość symulacji różnych ogniskowych obiektywów od 35 po 90 mm. Efekty portretowania są niezłe i tu płynnie proponuję przejść do aparatu przedniego. On również potrafi rozmywać tło, choć jest samotny, 1,32-megowy i robi to całkiem nieźle, aczkolwiek czasami zarówno przedni, jak i ten aparat potrafią się też pogubić przy tym rozmywaniu. Jeżeli chodzi o filmowanie, nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń. Filmy są ostre, płynne, ładnie nasycone i z dobrym dźwiękiem. Nie trzeba chcieć więcej. Do tego dodam, że jest też możliwość filmowania z rozmywaniem tła, które niestety nie zawsze idealnie jest odcinane. Mamy też kilka dodatkowych bajeranckich efektów filmowych, znanych już z wcześniejszych modeli Xiaomi. Mamy też tryb wideoblogowania, mamy też zapis jednoczesny z dwóch aparatów. Czyli ogólnie mamy wszystko, co potrzeba i jeżeli chodzi o fotografię, jest dobrze. Tyle, że proponuję trzymać się tego głównego aparatu, bo on po prostu jest najlepszy z całej trójki. Czas zatem na podsumowanie naszego spotkania z Xiaomi 13. Czy ta 13 jest pechowa? Wydaje mi się, że nie. Wyszedł im całkiem fajny telefon. Nieduży, mocny, z całkiem przyzwoitą i przyzwoicie ładującą się baterią, z przyzwoitymi aparatami fotograficznymi, dobrymi głośnikami, jeszcze lepszym wyświetlaczem. No i teraz pytanie, z jak dobrą ceną? Niestety, kochani, w momencie, kiedy nagrywam ten film, a nagrywam go, nie ma co ukrywać, przed premierą, cen dokładnych jeszcze nie znam. Znam tylko szacunkowe. Wedle tuż przedpremierowych przecieków Xiaomi 13 powinien kosztować w okolicach 1000 euro, czyli u nas w granicach tak 4800 mniej więcej i myślę, że taka cena wjedzie na start, ale oczywiście co do cen, proszę zajrzyjcie do opisu tego filmu, tam będą już ceny, które Xiaomi głosi w momencie premiery. Czy ja mógłbym polecić ten telefon przy takiej cenie? No jeżeli ta cena się potwierdzi, no powiedzmy, że jest ok. Tanio już było, smartfony w tej chwili drożeją. Zatem jeżeli szukacie jakiegoś w miarę kompaktowego flagowca pozbawionego jakichś ewidentnych mankamentów, to spokojnie Xiaomi 13 możecie rozważać jak najbardziej. Z całą pewnością nie odradzam Wam zakupu tego telefonu, ale proponuję, jak już byście rozważali, żebyście spojrzeli na to, co oferuje Xiaomi 12 Pro na przykład, albo Xiaomi 12 T Pro. Będą tańsze, a wydaje mi się, że nie są aż tak znacznie słabsze od tego modelu. Wiadomo, ten jest nowszy, trochę więcej bajeru. Pytanie, czy ten bajer jest wart dopłaty? No cóż, to już musicie sami rozważyć, a gdybyście mieli jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i zapraszam na kolejne filmy, a dziś już się z Wami żegnam. Do zobaczenia, cześć!